fantastycznie Was widzieć i słyszeć w tak znamienitym składzie. Ja będę prowadzącym ten dzisiejszy panel sportowy. Nazywam się Grzegorz Więcław, jestem psychologiem sportu z wykształcenia. Nie słyszę. Mamy tam jeszcze jakieś problemy techniczne u Weroniki. Halo, halo. Nadrabia uśmiechem. Tak. Będziemy czytać z warg. To też jest jakaś umiejętność w dzisiejszym online-owym świecie. Grzegorz Więcław, psycholog sportu, dzisiaj prowadzący panel sportowy na Dniu Porażki, czyli konferencji, która krzewi kulturę uczenia się na błędach, niepowodzeniach i porażkach. W dzisiejszym panelu mam wielką przyjemność i zaszczyt prowadzić dyskusję w naprawdę wyśmienitym gronie. Jest z nami dzisiaj Oktawia Nowacka, pięcioboistka i brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich z Rio de Janeiro. Cześć, Oktawia. Cześć, witam wszystkich. Super, że jesteś i że podzielisz się swoimi doświadczeniami. Jest z nami też Weronika Nowakowska, która na początku miała delikatne problemy techniczne, co nie zmienia faktu, że jest już z nami. Medalistka Mistrzostw Świata i Europy w biatlonie, trzykrotna olimpijka. Cześć, Weronika. I jedyny mężczyzna, oprócz prowadzącego oczywiście w tym gronie, to Dariusz Drapela, Ironman, All World Athlete, najlepszy triatlonista w swojej kategorii wiekowej. Cześć, Darku, witaj. No, nie tyle najlepszy, tylko ten ranking jest tak zbudowany, że akurat nie, w nim prowadziłem, ale są lepsi, znacznie lepsi. Świetnie, że jesteście w tym panelu. Poprowadzimy dzisiaj dyskusję o porażce w świecie sportu i w tym kontekście sportowym. Ja zawsze powtarzam, że sport jest takim mikrokosmosem życia i może być taką soczewką, przez którą można zobaczyć też inne obszary naszego funkcjonowania, więc dlatego nawet jeśli ktoś nas dzisiaj słucha albo ogląda i nie ma zbyt dużo do czynienia ze sportem, mam nadzieję, że z tej dyskusji wyciągnie coś dla siebie. Ja, słuchajcie, zacznę od takiego pytania, które mam nadzieję, że no, zrobi nam fundament do dyskusji o porażce w sporcie i chciałbym otworzyć ten panel i tę dyskusję takim pytaniem: czym jest dla Was porażka w kontekście sportowym? Jak Wy w ogóle rozumiecie porażkę? Kto zaczyna? Ladies first. No, Oktawia, no jak... Jak się już odezwałaś, to bardzo proszę. To muszę zacząć. Myślę, że słowo porażka ma więcej niż jedno znaczenie i no w sumie dlatego jest ta dyskusja, bo trzy osoby będą dyskutować przez całą godzinę, czym jest porażka w sporcie i dlatego pewnie nie da się tego określić jednym zdaniem. Ale myślę, że porażka jest w ogóle czymś, co jesteśmy tylko my sami określić wobec siebie, podobnie jak sukces. My definiujemy, czym jest dla nas sukces i my definiujemy, czym jest dla nas porażka. Aczkolwiek sama słowo porażka używam dosyć rzadko i wolę używać słowa doświadczenie, bo przecież porażka jest czymś, co nas powinno czegoś nauczyć albo powinno nam wskazać odpowiednią drogę. Czyli jeżeli zbaczamy z kursu, potykamy się i nie wychodzi nam coś tak, jakbyśmy chcieli, możemy nazwać to porażką, ale możemy nazwać to też jakąś przeszkodą, doświadczeniem, czymś, co ma sprawić, że zmienimy nasze postępowanie, zmienimy działania i coś, co nas doprowadzi do zamierzonego celu. Aczkolwiek jeszcze na temat porażki mam tutaj kilka innych przemyśleń, ale to będzie ta pierwsza moja myśl i przekażę może głos, żeby potem podyskutować o innych tych aspektach porażkowych. Mm-hmm. No to, bo widzę, że Weronika nam wypadła z panelu, mam nadzieję, że wróci jak najszybciej, dlatego no, głos automatycznie przechodzi do Darka. No miło mi, bardzo fajnie to zdefiniowałaś, Oktawio. Całkowicie się zgadzam z takim pojęciem, że lepiej to nazywać doświadczeniem niż katastrofą. Ale zastanawiałem się nad tym jeszcze przed tym panelem i pomyślałem sobie, że to dużo zależy od tego, jakie się stawia cele.
I ja bym to zdefiniował w zasadzie jako zmarnowanie szansy. Jakiejś szansy. W zależności od tego, mało tego, to może być uwarunkowane czy naszym błędem, czy jakimiś czynnikami zewnętrznymi. Ale poza tym, że to jest zmarnowanie szansy, bo na przykład źle się przygotowaliśmy, popełniliśmy jakiś błąd, którego można było uniknąć, gdybyśmy bardziej starannie podeszli do tematu, szczególnie w takich dyscyplinach złożonych, jak triatlon, bo to nie jest tylko, to nie są tylko trzy niezależne dyscypliny, jak pływanie, rower i bieg, ale też odżywianie na długim dystansie, nawadnianie, ale przede wszystkim strefy czasowe, o których będę mówił przy innej okazji. Ale popatrzyłem też na to optymistycznie, że poza tym, że to możemy potraktować jako zmarnowanie szansy, że może niewiele brakowało, żeby jakiś cel, na który się długo pracowało, osiągnąć, to jest to również gwarancja radości, jak się ten cel wreszcie osiągnie, który ewentualnie się odsunął z powodu właśnie tego, co nazwalibyśmy porażką. I później to smakuje w dwójnasób albo trójnasób. Też o tym będę mówił, bo miałem taki przypadek w 2017 roku. No to co, okay. Teraz Weronika, bo się pokazała. Tak, ja tylko tutaj podsumuję dla Weroniki, bo nie było jej z nami przez chwilę, że Oktawia zwraca tutaj uwagę na nomenklaturę, żeby nie mówić o porażce jako takiej, tylko o doświadczeniu, o jakiejś trudności, przeszkodzie. Darek wskazuje na taką stronę, być może zmarnowanie jakiejś szansy, tak? Weronika, jak ty rozumiesz porażkę w sporcie ze swojej perspektywy? Ja bardzo przychyliłabym się do tego, co powiedziała Oktawia, że samemu trzeba sobie zdefiniować, czym jest porażka i czym jest sukces. I to jest pierwsza rzecz. Trzeba sobie przed zawodami, bo tutaj mówimy pewnie o sytuacji takiej związanej z zawodami, w dużej mierze, jeśli chodzi o porażkę, co będzie dla mnie wynikiem ok, co będzie dla mnie satysfakcjonujące, a co będzie prawdziwym sukcesem. I myślę, że z tym często sportowcy mają problem. Mówię to jako osoba, która teraz już pracuje nawet ze sportowcami, że kiedy pytam ok, a co będzie dla ciebie sukcesem, co będzie dla ciebie dobrym wynikiem, satysfakcjonującym wynikiem, no to słyszę takie wicie się, nie, że no bo ja bym chciał, czy chciało jak najlepiej, no nie, i tak naprawdę nie wiadomo, co to jest ten sukces i co to jest ta porażka. Z drugiej jednak strony, więc tutaj jakby absolutnie, Oktawia, zgadzam się z tobą, że to jest takie stąpanie po ziemi i odpowiedzenie sobie jeszcze przed wykonem, co będzie dla mnie sukcesem, a co będzie tą porażką. A z drugiej strony jak najbardziej porażką niewątpliwie jest to, co sprawia, że my nie wykorzystaliśmy swoje szansy. To dla mnie było porażką, to były sytuacje bardzo różne, czasami wcale nie tak spektakularne jak Igrzyska Olimpijskie. Uznałam, że mój wynik był ok, no, właściwie mój, może nie tyle wynik, ale mój wykon był ok, a był uznany za ogromną porażkę i odwrotnie, czasami coś wydawało się być sukcesem, a ja wiedziałam, że tego dnia wcale nie pokazałam jakby swojego maksymalizmu, więc każdy człowiek pewnie inaczej będzie to określał, a moje zdanie jest jakby spójne z tym, co powiedzieli moi przedmówcy. No nie dziwię się, bo jednak jesteśmy tutaj w takim formacie konferencji, gdzie rozmawiamy otwarcie o błędach, niepowodzeniach, porażkach, jakkolwiek byśmy ich nie definiowali, bo to, co mówicie, jest jak najbardziej zasadne, że to w dużej mierze zależy od nas samych, jak po pierwsze zdefiniujemy sukces i porażkę i po drugie jak zinterpretujemy te wydarzenia, kiedy one już się zadzieją. Tak? Chciałbym pociągnąć to teraz i pozwolić wam odnieść się do swoich sportowych doświadczeń takim pytaniem, które jest inspirowane taką książką Tima Ferrisa pod tytułem Plemię Mentorów. I to pytanie brzmi mniej więcej tak. W jaki sposób doświadczenie porażki albo doświadczenie czegoś, co wydawało się porażką, przygotowało cię na późniejszy sukces. Zachowujemy kolejność. Jeśli Oktawia, masz taką ochotę, to jak najbardziej, ale możemy tutaj też ten schemat przełamywać, jeśli zechcecie. Możemy od końca. To co, jeszcze raz Weronika, tak? Czyli ja zaczynam, dobrze. Dobra. Technicznie wszystko ok. Znaczy ja uważam oswojona i ze słowem porażką, i z samą porażką, i gdybym mogła się cofnąć wstecz, to chciałabym tych porażek ponosić więcej i częściej, po to, żeby po prostu szybciej się uczyć. I gorszy jest strasznie niż porażką przed porażką.